Witajcie, witajcie, nasi drodzy fani, bracia i siostry, bracia i siostry, ojcowie opaci, ojcowie opaci w ostrości z kompanii. Witajcie. Tak, tak, kolejna środa, kolejne wojownicze przygody. Tak, ostatnie wojownicze przygody miały być w trochę lepszej jakości. Coś tam się nam pokręciło, ale i tak to chyba wyszło w wyższej jakości niż zwykle. Tak, na pewno dźwiękowo wyższej jakości. Tak. Ze względu tutaj na sprzęcik jest. Drobną inwestycję, tak. Kanał. No a co, z racji, że wojownicze przygody, tak. Że środa, że odcinek niesosowy, to mam dla Ciebie niespodziankę. Równie ekstremalną i ostrą i pikantną. Uwaga, sięgam. Sięgasz? Tak, sięgam poza kadr i tak oto wyjmuję. Ojojoj. Tak oto wyjmuję. Mochi. Z durianem. Z durianem. Prosto z Tajwanu. Tak, bo któż by mógł wymyślić... Takie smaczne rzeczy to tylko... Takie smaczne rzeczy, jak małe ludziki wykreślają. Tak, jak nie Azjaci. Zobaczymy, ostatnie ciastka z durianem były dosyć srogim niewypałem. Więc podnosimy poprzeczkę nie tylko jakości nagrań, tak, ale też... Mochi. Wyzwań? Co to jest mochi? Nie wiem, czy jadłeś kiedykolwiek mochi? Jakaś różowa chrupka, coś takiego, tak? O nie. Nie? O nie, z różową chrupką to nie ma nic, drogi byku, wspólnego. Otóż są to kulki z ryżu kleistego z nadzieniem durian. Tak, czyli... Kolejny produkt wysoce proteinowy. Ciasto takie ryżowe, z mąki ryżowej. Ja już miałem wielokrotnie okazję jeść mochi, akurat nie z tym nadzieniem durianowym. Natomiast jeśli miałbym Cię to do czegoś porównać, żeby Cię tak psychicznie na to przygotować... Biorąc pod uwagę moje uduchowione korzenie, to jest opłatek, czy to nie jest opłatek? Nie. Biorąc pod uwagę Twoje korzenie, nasze korzenie i to, że jesteśmy prawie na Górnym Śląsku, chociaż jak komuś byśmy to powiedzieli, to by nas wyśmiał, to jest to coś podobnego do kluski śląskiej. Jest to coś podobnego do kluski śląskiej. Z bardzo przyjemnym tyle, że z nadzieniem i tyle, że na słodko i tyle, że podobne, ale jednak całkiem coś innego. No dobrze. Czyli jest tam cukier. Tak, to jest na słodko. Przynajmniej... To jest na słodko. Ja już sobie pozwolę to otworzyć. Tak. Nie będziemy przeciągać, przedłużać. Skoro ja jestem słodka dupka, to raczej tak, może mi to smakować. Na pewno Ci to będzie smakowało. Tak. Dopóki nie dojdę do środeczka, tak? To mi wtedy zasmakuje. Na pewno Ci to zasmakuje. No, ja jestem tego pewny, że to Ci zasmakuje. Tak. Tak, całe opakowanie ma 180 gram. Porcji jest 6 sztuk takich kłuseczek, więc zobaczymy, po ile zjemy, po ile byku się tu zdecyduje. No myślę, że na pewno po jednej. Tak, zafoliowany. Tutaj jeszcze jest taka faszeteczka, ale wiem, że niektórzy fani Samyanga by mogli powiedzieć, o, dodali sosa. Nie, to jest pochłaniacz wilgoci. Tak to się prezentuje. Zafoliowane. Ciasteczka nie zawilgły. Zaraz pokażemy jeszcze po odpakowaniu. Ciasteczka. Przeklniesz moment, w którym powiedziałeś, że to są ciasteczka. To są kluseczki. Dobra. Ja Ci powiem, to jakaś musiała być geneza powstania tych, że jakiś Ślązak wybył do Chin, czy do Japonii, czy gdzieś. Tak to się prezentuje. Tutaj byka trochę zasłonimy. O. Tak, zasłonimy, żeby tutaj złapać ostrość. Być może złapało. No i co? Jest jakaś różnica, którą sobie wezmę? Nie ma żadnej różnicy. To jest wszystko jedno i to samo. Taki glucik. A to jest mąka? Takie białe, czy to jest... No takie w konsystencji takie galaretko, klusko. Glucik taki. Tak. No ta nie mąka jest po to, ta mąka jest tego, po to tutaj... żeby ci się to nie przyklejało do palców. Jak dotkniesz to od spodu, gdzie nie mam tutaj mąki, to jest to dosyć to się klejące. Przykleja, no. A nie ściskam tego, bo tam w środeczku jest... No jest jakieś nadzienie. Dobra. Pyszna niespodzianka. Popróbujemy. Ale wcinamy całe, czy... Nie, gryziemy, żeby pokazać środek. Bo tutaj teraz na razie zapachu żadnego nie ma. Nie. To pachnie zupełnie neutralnie. O, dobra. No powiem Ci, że smak jest. No. Smak jest zdecydowanie durianowy. I lekki aromat też. Ale
Zapachu nie ma tak intensywnego? Nie ma aż tak intensywnego. Ale smak? Ja jeszcze przeżuwam tego glucika. Ja może mam większą percepcję, bo piłem kiedyś taki napój durianowy, który był naprawdę mega durianowy. I potrafię sobie ten smak dołożyć do tego zapachu, który wtedy czułem. Spróbuj tak wydobyć trochę tego nadzienia sobie samego. No. Właśnie tak chcę dłużej przeżywać. Jestem ciekaw, żeby to nadzienie przesmarować po podniebieniu. Jestem ciekaw swoich wrażeń, bo dla mnie ono nie jest słodkie. Ono dla mnie nawet nie jest owocowe. Nie, to nie jest słodycz. To jest taka żelatyna. To zwierzchła, ja mówię o nadzieniu. Nadzienie? Zwierzchło jest słodkie. Mam takie wrażenie? Ja mam bardzo duże wrażenie. I moja mina już zupełnie zdradza. Jakbym zjadł jakiś przeterminowany owoc z takim mięsem pierwszej świeżości. Ja ci teraz podrzucę myśl, a ty mi powiesz, czy się zgadzasz. Połączenie cebuli i czosnku. Trochę tak. No. I to jest właśnie smak duriana. On ma niezwykle mało wspólnego z owocem. Na szczęście tutaj w zapachu on tak nie był intensywny. No, na szczęście zapachowo nie jest kiedyś jeszcze mi się uda zamówić te napoje, to spróbujemy razem z Bykiem. Teraz po przełknięciu, jak już mam, wiesz, przełknąłem wszystko, taki mam wysuszony ten, to mam wrażenie, jakby mi coś w gębie takiego zdechło, jakbym zjadł coś nieświeżego. Tu jeszcze po jednej. Jeszcze po jednej? No, w końcu wojownicy. No, kluseczka. I jest sześć, trzeba zjeść wszystkie. Zjemy wszystkie sześć? No pewnie, zasłodzę się. Trzeba, smacznego. Smacznego. Ja czuję ten aromat, jak tu przegrywam. Mhm. I to nie jest nic dobrego. Drugi wchodzi gorzej, ci powiem. Tak. Drugi wchodzi gorzej, i bardziej. To nie ze względu na przejedzenie się. Powiem tak. To, co powiedziałeś o tym czosnku, cebuli. Rośnie mi w japie. No? Nie. To ja spoko. Natomiast to, co powiedziałeś o czosnku i cebuli, no, to taka gotowany czosnek, gotowana cebula, takie niedobre. Taki aromat tego w tym. Tak. W tej słodkiej kluszce, takiej galaretko-żelkowej, ten aromat taki czosnkowo-cebulowy. Mhm. Czosnek, cebula i takie... Zdechłe mięso. Nieświeże mięso, no. Zdechły szczur. Właśnie nie jest to ryba. Nie. Nie jest to rybne mięso. Padlina. Ciężko. Rośnie ci to? Mhm. Ja wiem, jak to też pachnie, wiesz? I czując ten aromat w ustach, przypominam sobie ten zapach. Ja zjadłem. No. I jest taki posmak mocnej cebulowości. Nie jest posmak zła. Jest posmak czegoś, co nie powinno być w słodyczu. Nie powinno być nazwane produktem spożywczym. Tak, czegoś, co nie powinno istnieć jako jedzenie. Ale kiedyś, jak będziemy gdzieś plenerowo nagrywać, to aż zjadłbym takiego duriana. Przypomnę. Będąc ciekawy jakby smaku, niestety, tak? Bo tutaj jest częścią, a jest napisane procentowo, ile jest tego tutaj duriana jest w tym? Skład jest mocno, mocno egzotyczny. No. Nie ma ale jest naklejka procentowo. Po polsku, czy po jest. Skrobiec, no tu jest dużo chemii, wiesz? Aha. Natomiast nic procentowo nie ma wyszczególnione. Jakieś aromaty, nie aromaty, to też tu są dodane. Tak, aromat. No dobra, no trzeba to skończyć, bo... Jemy to jeszcze? No, zostały po jednym, więc... Dobra.
jemy gluta. A to robi bardziej sobie na złość, bo ten drugi już mi ciężko wchodził. No. Słoneczko aż wyszło dla nas. Miałem mówić a propos świeżego owoca, że on jest ciężko do dostania w Europie, więc ze świeżym może być problem. Natomiast jakiś taki w zalewie coś zobaczymy, może uda się dostać. I co jeszcze mogę powiedzieć przy tym trzecim? Tak jakby to, co powiedzieliśmy, te wszystkie smaki zdechlizny takiej tej. Zdechlizny chyba. Zdechlizny, ale jeszcze taki właśnie piwniczany klimat. Takie piwnicy mocno. Oj nie. Mi ten smak, który czuję, cały czas mi przywołuje na myśl ten zapach, który czułem z tej butelki napoju, którego piłem. No, wiesz, ja nie mam takich doświadczeń. Jakby ktoś chciał sobie wyobrazić, jak pachnie durian, to mogę już tak zdradzić, bo jakby poczułem, no to tak jakby się stało w bliskim otoczeniu szamba. Gnojówki. Taki jest zapach, jeśli chodzi o świeżego duriana, czy tam większej ilości tego owocu. Natomiast tutaj jest sam smak zachowany, który też nie jest dobry. Ale delikatny aromat też jest, natomiast nie jest to aromat kupy, tylko jest to aromat właśnie takiej cebulowości. Ja go trochę potrzymałem w ustach bez gryzienia. To był błąd. Mam teraz taką... Będzie bełt? Nie będzie. Mam taką rozmoknięte szambo w japie. A my teraz mam wrażliwe szyjki. Macicy? Nie, zębowe. I mi teraz ta słodycz przejechała po tej... Przełknąłem, ale ten trzeci to już był hardcore, no. Totalny. Trzeci był najmniej... Pierwszy był szybszy. Jak go jeszcze słodki, przyjemny, taki nie przeszkadza ten aromat. A im dalej, ten trzeci to już praktycznie ta słodkość, duża słodkość, gubi się przy tym aromacie. Tak. O ile przy tym smaku, w pierwszym właśnie, najpierw czujesz taką żelkowość, żelatynowość. Tak, słodki żelek, taka żelko-galaretko. Tak, to z każdym kolejnym kulkiem, tak? Tak, no 6 zjedzone. Z każdym kolejnym kulkiem. Jakby to było dla jednej osoby, to miałaby problem przy piątej. Ja bym miał, ja już ten trzeci już tak... W ciągłość tak... Bardzo na limicie, czwarty bym musiał robić przerwę, bo... Tak, także no, jak ktoś chce się sprawdzić, to... Ekstremalne doznania smakowe. Mochi z durianem dostępne. Myśmy to zamówili na skrami w cenie tutaj wrzucę. Odbiło mi się teraz, ale bardzo, bardzo bezpiecznie. Nic nie będzie, nic nie przewiduję. Dobrze. Smak już przeszedł. Jak przełknąłem, jak tego... Tak, smak na szczęście szybko mija. Mam taki wysuszony język teraz przez to. No przez słodkość. Przez tą słodkość tego żelka. Teraz gdzieś tam w tle jeszcze tak jest taki cebulo-czosnek taki niefajny. Tak. Ale dobra. W każdym razie no nie jest to aż tak. Polecamy jedynie zainteresowanym i osobom, które chcą, bardzo chcą spróbować. My spróbowaliśmy i na ten konkretny produkt drugi raz się nie skusimy. Zdecydowanie drugi raz się na to nie skusimy. Na inne rzeczy z durianem może, bo w końcu jesteśmy wojownikami i trzeba to sprawdzać, trzeba to testować. Posypiemy sobie duriana chili. Może. Może kiedyś. No, jeśli chodzi na te dzień dzisiejszy i na te wojownicze przygody, to by było tyle. Tak, no tak porównując do tych ciastek, które wcześniej się okazały takim trochę niewypałem, to jest duża przepaść. Tutaj jest przynajmniej smak i ten aromat taki durianowy dosyć wyraźny. Smak i aromat dość wyraźny, dość wyczuwalny, więc jak ktoś chce, to jak najbardziej polecamy. Tamte ciastka, żeby poczuć smak. Jeszcze nie poczuć pełni zapachu, ale smak już idzie wyczuć tego owocu. Tak, nie ma jakby pełnej ekstremalności, bo jest dodane żelkowo-słodycz. Tak. Natomiast zapachem nie zabija, natomiast... Jakby było w tubce samo to nadzienie, takie do wyciśnięcia sobie na łyżeczkę. No ale też wąchaliśmy ze środka, jakby nie dawało zapachu, więc... Tak, nie waliło, jakby coś zdechło.
ani... Chociaż w ustach, które mam, to ty powiedziałeś wcześniej, że tak jakby mi coś tam zdechło. No, taki ten... Wysuszoną padlinę, takie... Dobra. Wysuszone mięso, tak jak kiedyś testowaliśmy, to taki wysuszony język mam. Gorzej. No. Z durianem walczyli dla was wściekły byk i ostry miś. I trzymajcie się, see ya. Na razie.